O Madzi dzisiaj w nocy, bo to o Żydach w nocy. Konferencja. Konferencja. Hania Kres powiedziała mi, że sierocińcu razem ze starszymi dziećmi była na piętrze, a żłobek, przepraszam, na parterze, a żłobek, gdzie ja byłem, znajdował się na piętrze. Dzieci żłobka karmiono kaszą na mleko. Starsze dzieci i siostry zakonne często głodowały. W tym domu prowadzonym przez siostry byłem do wkroczenia Rosjan do Sambora w sierpniu 1944 roku. Wtedy ojciec zabrał mnie z sierocińca i w kwietniu 1945 roku repatriowaliśmy się do Polski. Na koniec chcę podkreślić, że wcale nie zawdzięczam Polakom, rodzinie Wachunków i siostrom franciszkankom rodziny Maryi, oby ich imiona nie były nigdy zapomniane. Ja jeszcze chciałem dodać, bo cały czas mam takie wrażenie, że za mało dbamy o sprawiedliwy wśród narodów świata. Już jest bardzo mało zostało. Chciałbym, żeby najwyższe władze Rzeczpospolitej ustanowiły dla nich jakiś zasiłek, żeby chociaż ostatnie lata życia upłynęły im w jakimś dostatku, bo bardzo często cierpią biedę. Jeszcze chciałem, ponieważ tutaj jest pan Artur Sandauer, raczej Adam Sandauer, taki wiersz, który został spisany w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie. Mówi Irena Langer, rocznik 1928. On miał nazwisko Gabriel, ale nie Archanioł. To był Gestapo oficer. 3 i 5 sierpnia, pierwsza akcja w getcie Sambor. Wywieziono naszych 4 tysiące, część do Bełżca, drugą część do obozu Janowskiego. Mówi Chaim Achtenberg, rocznik 1920. W końcu października druga akcja. Wtedy zabrano do więzienia ludzi 1500. Z początkiem listopada brygada junaków na żydowskim cmentarzu jamę wykopała. Dół był długi 35 metrów, szeroki na 3 i tyleż głęboki. Żydów wyprowadzano grupami po osób 250 i strzelano. A Gabriel stał u góry z pistoletem w dłoni. Dobijał tych, co jeszcze się ruszali. To już koniec. Dziękuję bardzo. A po lewej stronie... Panu Jerzemu za świadectwo pomocy i wsparcia, jakie otrzymał podczas okrutnego czasu wojny. Świadkowie są dla nas dziś żywym przykładem postaw, które czasem możemy wyczytać jedynie w podręcznikach historii. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za Państwa przyjęcie. Prosimy teraz o zabranie głosu pana Stanisława Karczewskiego, marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Pielgrzymy, ojcze, dyrektorze, Tadeusz Rydzyk, minister John Daniels, dziękuję bardzo. Przedstawiciele polskiego parlamentu, przedstawiciele MSF-u, przedstawiciele polskiego rządu z panem premierem, przedstawiciele rządu Izraela. Najpierw chciałbym podziękować ojcu dyrektorowi za to, że wspólnie możemy przeżywać nasze spotkanie w tym miejscu i po tych świadectwach trudno jest cokolwiek powiedzieć, bo właściwie powinno się albo milczeć, albo krzyczeć. Milczymy, patrząc na nazwiska bohaterów, za którymi kryje się heroizm, łzy, strach, niepewność co do następnego dnia. Stoimy i powinniśmy milczeć. Ale z drugiej strony
Po tym milczeniu, po tej refleksji, po modlitwie i po usłyszeniu dzisiejszej Ewangelii, która mówiła nam o 6 krokach. I tak wpisuje się ta Ewangelia również w ten dzisiejszy dzień. Powinniśmy mocno krzyczeć. Powinniśmy krzyczeć tak jak te anioły w 4 strony świata, żeby nigdy więcej. Żeby nigdy więcej nie było wojny, żeby nigdy więcej nie było tego okrucieństwa. Ja byłem przygotowany do nieco innego wystąpienia. Miałem mówić o naszych dyplomatach, o dyplomatach, którzy ratowali Żydów. O tym nie wiedzieliśmy jeszcze kilka lat temu. Okazuje się, że bardzo wiele przedstawicieli dyplomatycznych na świecie, szczególnie dużo w Szwajcarii, ale również w Japonii, uratowało kilka tysięcy Żydów. Musimy o tym pamiętać i musimy o tym mówić. I musimy o tym krzyczeć, żeby cały świat wiedział, żeby nigdy więcej nie było wojny i nie było takiego okrucieństwa. Dziękuję bardzo za tytuł konferencji, bo tytuł to pamięć i nadzieja. Pamiętając o tych dramatycznych wydarzeniach, o tych dramatycznych historiach, o tym dramacie, który przeżyli ludzie. Ci mieli szczęście. Większość nie miała szczęścia i umarła. Nie przeżyła. To miejmy nadzieję, że to miejsce, że ta znajomość, te kontakty nasze będą prowadziły do dialogu, do pokazania światu, jak wiele nas łączy. Jak wiele nas łączy, bo łączy nas umiłowanie wolności, umiłowanie suwerenności, demokracji i radości wspólnego życia. Chciałbym, żeby to przesłanie również w sposób symboliczny przez tych młodych ludzi, którzy prowadzą dzisiejsze spotkanie, było drogowskazem dla młodzieży, dla naszych następców. Bo tak naprawdę to wszystko, co robimy, to robimy dla naszych dzieci, dla naszych rodziców. Bardzo bym chciał, żeby w przyszłym roku, w roku, w którym będziemy my, Polacy, obchodzili 100. rocznicę odzyskania niepodległości po wielu, wielu latach zniewolenia. Państwo w 70. rocznicę proklamowania państwa Izrael. Nasze państwa zbliżyły się, rozumiały i myślały wspólnie o przyszłości. Myślę, że to przesłanie głównie powinniśmy kierować do młodzieży, ale również i naszymi rozmowami, dyskusjami, wzajemnym wspieraniem się, pokazywać im, w jaki sposób mają zachowywać się w przyszłości. Także pamiętajmy i miejmy nadzieję, że nigdy do takich tragedii już nie będzie dochodziło. Dziękuję bardzo. Dziękujemy panu marszałkowi za skierowane do nas słowo. Szanowni państwo, pragniemy ucieszyć się również obecnością zacnych gości spoza granic naszej ojczyzny. Prosimy o zabranie głosu pana Yehiel Hilik Bar, wiceprzewodniczącego Parlamentu Izraela, sekretarza generalnego Izraelskiej Partii Pracy. Thank you very much. Bardzo dziękuję. Father Director, Ojcze Dyrektorze, Prime Minister Szydło, Prime Minister of Poland, Pani Premier, Deputy Szydło, my good friend, Wice Premierzy, Minister of Communication, szanowny kolego Ayubkara, Minister Komunikacji, wiceministrowie, rabini oraz świadkowie oraz ocaleni z Holokaustu i wreszcie przyjacielu Johnny Daniels. Dziękuję Ci za ten wysiłek włożony w przygotowanie tego spotkania. Szanowni Państwo, czcigodni goście,
I'm standing here today. Z ogromną radością stoję tutaj dzisiaj jako przewodniczący grupy Israeli przyjaciół and the Polish Parliament. Przyjaźni między Knesetem a Parlamentem Polskim. Jako wiceprzewodniczący Knesetu, jako wiceprzewodniczący Izrael. Wiceprzewodniczący Parlamentu Izraela. To jest ważna chwila dla mnie. Istnienie państwa Izrael jest ogromnie ważne, ale to też oznacza między innymi nigdy więcej. Nigdy więcej Żydzi nie będą ścigani. Nigdy nikt nie będzie masakrował Żydów, jakby byli zwierzętami, jakby byli ludźmi. Żydzi będą musieli się przed nikim ukrywać. Nigdy nie trzeba będzie ich chronić. Sami będą się chronić. Istnienie Izraela oznacza, że żyjemy w naszej ziemi obiecanej, wyciągając rękę do swoich wrogów, ale mówiąc wrogom jedną prostą rzecz. Powinniście zdecydować, nasi wrogowie, czy chcecie żyć obok nas, czy zamiast nas? Czy obok nas, czy zamiast nas? Jeżeli chcecie żyć obok nas, mamy obowiązek znalezienia ścieżki prowadzącej do pokoju. Ale jeżeli uważacie, że będziecie tu mieszkać kiedyś zamiast nas, winniście wiedzieć, że nigdy, przenigdy do tego nie dojdzie, dlatego że Izrael jest i będzie. Jako wiceprzewodniczący Parlamentu Izraelskiego tym większą radość odczuwam poprzez to, że 70 lat temu 2/3 mojej rodziny zginęło tutaj z rąk nazistów na ziemi polskiej za to tylko, że byli Żydami. Za to tylko, że byli Żydami. Na szczęście dla mnie Jakub Gotowski niech ziemiako będzie był polskim Żydem i przeżył. Natomiast Itzhak Kotowski nie przeżył. To jest mój pradziadek. Nie przeżył. Był Żydem, był szefem wspólnoty żydowskiej. Był posłannikiem rabina z Gór, który pochodził z miasta Góry Kalwarii nad rzeką Wisłą. I tak większość rodziny brutalnie mi zamordowano. Ale to, że ocaleni przyjechali do Izraela, stworzyli wielki dom, stworzyli wielką rodzinę. A dzisiaj prawnuk Iciela Gotowskiego, to, że stoi tutaj i występuje, jest wielkim zwycięstwem ludu Izraela nad nazistami. Wielu Żydów zginęło, ale nie wszyscy. Jesteśmy dzisiaj tu po to, by oddać szacunek i by pamiętać sprawiedliwych bohaterów, Polaków, którzy ryzykowali swoje życie, często oddając tę najwyższą ofiarę, ratując Żydów. Cóż większego można w życiu zrobić? Cóż bardziej odważnego można zrobić niż to, by zaryzykować życie swoje i swoich dzieci, i swoich żon, mężów i wszystkich krewnych, chcąc po prostu ratować Żydów, ludzi z innego wyznania. Nie ma na świecie drugiej takiej odwagi. Jesteśmy tu po to, by im podziękować, by pielęgnować ich pamięć, by pozdrowić ich i potwierdzić ich wielkość. Ludzie myślą, że odwaga to brak strachu, ale odwaga to nie brak strachu, jak powiedział Nelson Mandela. Odwaga to bać się, ale pokonać ten strach, by pomóc
innym ludziom niby ich ratować i tak robili sprawiedliwi. Jesteśmy tu po to, by im podziękować i by patrzeć w przyszłość i budować relacje polsko-izraelskiego siłę pana prezydenta Dudę w Knesecie. Mówiliśmy o nadziei, mówiliśmy o przyszłości i to właśnie będziemy budować. Niech Bóg błogosławi Izrael, niech Bóg błogosławi Polskę i niech Bóg błogosławi przyszłość relacji pomiędzy naszymi dwoma. Wiceprzewodniczący Parlamentu Izraela, sekretarz generalny Izraelskiej Partii Pracy. Serdecznie dziękujemy. Zapraszamy teraz pana Mateusza Morawieckiego, wicepremiera, ministra rozwoju i finansów. Czcigodni państwo, którzy pokazywaliście swoje świadectwo tutaj, którzy ocaliliście z tego holokaustu z czasów drugiej apokalipsy. I w imieniu wszystkich sprawiedliwych, szanowna siostro i wszyscy szanowni państwo, tak dużo mówimy o tych, którzy ocaleni o tych strasznych czasach. Mój przedmówca, mój przyjaciel Hilik mówił parę razy o nazistach. Ale jak Szymon Wiesenthal powiedział, trzeba nazwać tych zbrodniarzy, bo zbrodniarze nie mogą spać spokojnie, nie powinni spać spokojnie. I to nie byli żadni naziści, jacyś kosmici, nie wiadomo skąd. To byli Niemcy. Oni zgotowali ten los tutaj, na tej ziemi. To właśnie taka pokrętna semantyka i nowe słowa tworzone, właśnie one zakłamują rzeczywistość, zafałszowują rzeczywistość. Powinniśmy się tego wystrzegać. Elie Wiesel, który też zresztą wymyślił to słowo Holokaust, mówił o Janie Karskim, że przywrócił mu nadzieję człowieka, bo Jan Karski, który podróżował do Stanów Zjednoczonych, tam mówił wszystkim i politykom, i biskupom, i wielkim, i do świata biznesu, a również do świata mediów, Hollywoodu, mówił o tej strasznej zbrodni, nauczył się nawet 18 minut powiedzieć tak, żeby nie zanudzać słuchaczy, bo mówił to wiele razy. Mówił o tym wszystkim, co widział. I natrafił na mur obojętności. Na mur obojętności w świecie wtedy wolnym, bogatym, w świecie, który mógł coś zrobić. To George Bush przecież pożałował, że nie zbombardowali właśnie tych wszystkich linii kolejowych, które woziły Żydów do obozów koncentracyjnych. Jan Karski rzeczywiście przechował to świadectwo i był tym człowiekiem, który pukał do wszystkich bram. Tak samo jak do tych bram pukały żydowskie dzieci i one się często otwierały, nie wszędzie. I też wiarę w człowieka wracają tacy ludzie jak Jan Karski, jak Szymon Wiesenthal, ale również tacy ludzie jak właśnie tutaj nieliczni są za nami. Bo ja uważam, że ktoś, kto zna realia życia w Polsce okupowanej przez Niemców, gdzie za podanie kromki chleba czy szklanki wody można było zostać okrutnie zamordowanym, jeśli tylko Niemcy to zauważyli, to ktoś, kto to wie, to jednocześnie prowadzi do bardzo oczywistych wniosków, że nie można było być ocalonym w Polsce bez pomocy Polaków. Nie można było być ocalonym w Generalnej Gubernii bez pomocy Polaków. Dlatego stąd, że
sto kilkadziesiąt tysięcy, jakże mało tych naszych braci żydowskich, którzy zostali ocaleni. Wszyscy zostali ocaleni przez Polaków. Badania Antonego Polarskiego z Oxford University i też ta książka słynna, Utajone miasto, Gunnara Paulsona, Utajone miasto, Warszawa, po aryjskiej stronie, pokazująca tych 30 tysięcy Żydów, którzy się ukrywali i z nich tych kilkanaście tysięcy, które przetrwało, to nikt nie mógł zostać ocalony bez pomocy kilku Polaków. A więc jest czymś głęboko niesprawiedliwym również ta lista, nawet ta wielka i wspaniała lista sprawiedliwych wśród narodów świata, ponieważ jeśli w Holandii, Belgii czy Francji można było pójść do więzienia albo zostać ukaranym karą grzywny, a w Polsce była okrutna śmierć, taka jak właśnie państwa Kowalskich, czy w tym Ciepielowie, o którym Johnny mówił, to nie tylko państwo z Kowalscy czy z Kolczelasowie. Wiecie państwo, jak tam było? Tam było tak, że kilka rodzin polskich ukrywało kilka rodzin żydowskich. I Niemcy to odkryli. I na środku wsi rozpalili wielki ogień i wrzucali dzieci na oczach rodziców do tego ognia. Przecież serce się ściska, kiedy w ogóle słyszymy o czymś takim. I to wszystko się wtedy działo. Więc kiedy mówimy o, że trzeba upamiętnić tych wszystkich ludzi, trzeba pamiętać o każdym tym człowieku w ślad za tymi pięknymi słowami z Talmudu, że kto ocala jedno życie, ocala cały świat. Pamiętajmy też o drugiej stronie medalu, ten przywoływany przeze mnie dzisiaj wielki człowiek Szymon Wiesenthal o tym dobrze pamiętał, że trzeba ścigać zbrodniarzy również, bo nie będzie sprawiedliwości bez tego. A przecież w tych sprawach konieczna jest akuratność. Nie można się pomylić nawet o jednego. Jesteśmy mimo wszystko stróżami naszych braci. I morderców. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Pragniemy zaprosić teraz pana Ayub Kara, ministra do spraw komunikacji państwa Izrael, doradcę premiera Benjamina Netanyahu do spraw mniejszości narodowych. Szanowni państwo, przedstawiciele rządu polskiego, przyjaciele, którzy przybyli na to spotkanie polsko-izraelskie, wiceprzewodniczący parlamentu izraelskiego. Dzień dobry, witamy. Przywitaliśmy właśnie panią premier. Ladies and gentlemen, szanowni państwo, we come in from Israel, from Jerusalem. Przyjechaliśmy z Izraela, z Jerozolimy, by uczestniczyć w tym spotkaniu. For to say never again. By wybrzmiało I come in from nigdy więcej. Jerusalem. Przyjechałem z Jerozolimy. Important for me. Dla mnie as minister of the government of Israel, jako minister w rządzie izraelskim ważne jest, by zrobić wszystko, by powstrzymać każdy rodzaj ekstremizmu na świecie. I think we have to remember. Uważam, że musimy pamiętać przeszłość, by lepiej tworzyć przyszłość. That must go in with us. Dla nas wszystkich. I to jest postulat, który powinien nam
towarzyszyć wszędzie. Ja sam nie jestem Żydem. Urodziłem się wśród Żydów i dzisiaj jestem bardziej żydowski niż Żydzi, uważam bowiem, że ważne jest, bym głośno i z dumą powiedział, iż mieszkam w Izraelu, w społeczeństwie izraelskim i dziś czujemy, że to wielka rzecz dla nas. Czujemy, że to wielka rzecz, by społeczeństwo izraelskie, by rząd, by parlament mógł spokojnie funkcjonować. Moi rodzice byli w GNF-ie, w władzach Izraela przed powstaniem państwa. Moich dwóch zginęło z rąk Arabów, ponieważ przyjmowaliśmy Żydów z całego świata, również z Europy. I sam znalazłem się w domu, w którym była dwójka dzieci, którym udało się uciec stąd, z zagłady. I dlatego osobiście czuję bliskość z tą sprawą, sprawą, jaką jest dla nas wszystkich konieczność walki z ekstremizmem na świecie. Potem, jako urodzony w Izraelu, byłem często samotny, mój ojciec jest ofiarą ekstremizmu w Ziemi Świętej. Zaciągnąłem się do wojska. Z dumą niosłem pokój. Nie wojnę, natomiast czasami musimy powstrzymywać terror. Ja byłem jednym z tych, którzy stanęli przed terroryzmem i dali mu odpór w Libanie. Ja i moi dwaj bracia, którzy walczyli również w Bejrucie, i stoję tutaj, by powiedzieć, iż Izrael to największa demokracja na świecie. Mówię to jako nie Żyd. Natomiast uważam, że należy wspierać Izrael. Nigdzie bowiem indziej nie znajdziemy demokracji na Bliskim Wschodzie. Nigdzie indziej nie znajdziemy chrześcijan. W żadnym innym państwie na Bliskim Wschodzie, w żadnym miejscu nie mogą żyć, nie mogą cieszyć się szacunkiem. Nawet w Libanie, gdzie chrześcijaństwo jest jedną z religii oficjalnych, tam dziś rządzi Hezbollah, tam dziś rządzi Iran. Dlatego uważam, że Polska powinna uścisnąć dłoń, by przypieczętować przyszłą bardzo dobrą współpracę z Izraelem. Musimy współpracować między innymi również zwalczając terroryzm, zwalczając ekstremizm, tak jak nazizm.
Izrael walczy z ekstremizmem, ale jednocześnie dajemy z siebie wszystko, by zaprowadzić na Bliskim Wschodzie pokój. Mamy po raz pierwszy szansę i możliwość współpracować z koalicją południową, przepraszam, koalicją saudyjską. Koalicja saudyjska jako nośnik pokoju na Bliskim Wschodzie może być również miejscem dla Polski, by Polska mogła również przyłożyć swoją dłoń. A dzisiaj problem terroryzmu i ekstremizmu to nie jest tylko problem bliskowschodni. Być może jest to problem ogólnoświatowy. Za chwilę bowiem ten wektor może się odwrócić, może trafić również na zachód. Także zewrzyjmy szeregi, stawmy czoła temu ekstremizmowi, ponieważ bardzo ważne jest, ważne jest to, żeby wszyscy podobni Izraelowi byli razem. Ja bym tu z tego miejsca chciał podziękować mojemu przyjacielowi Johniemu za to, że zaprosił mnie na to spotkanie. Chciałbym również podziękować ojcu Rydzykowi. Niech Bóg błogosławi Polskę i Izrael. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie panu ministrowi. Szanowni Państwo, z ogromną radością pragniemy przywitać pośród nas panią premier Beatę Szydło i prosimy o głos. Wszyscy czcigodni goście, ekscelencje, szanowni Państwo, to jest dla mnie niezwykle wzruszający moment, że mogę dzisiaj się tutaj znaleźć na tak ważnej konferencji, kiedy rozmawiamy o prawdzie, o nadziei, o miłości. I te wszystkie nazwiska wyryte tutaj za mną, na tej ścianie, to jest wyraz miłości i prawdy, miłości człowieka do człowieka, miłości trudnej, miłości, która musiała przejść wielką próbę. Ale ci wszyscy ludzie, którzy poświęcili się, oddali życie za innych, udowodnili, że w tak okrutnym czasie, kiedy wielu zastanawiało się i pytało, jak to się może zdarzyć, jak to się może dziać, że tutaj, na ziemi, rodzi się takie zło, że jest tyle nienawiści, że człowiek człowiekowi gotuje taki los. Właśnie, i oni się dziwią, że oni swoją miłością i poświęceniem Platforma Obywatelska przyczyniła się jej układy, że ludziom zawierali mieszkanie. Podniesiona została ręka na niewinnych ludzi po to, by realizować swoje szaleńcze plany przez naród, który wydawało się powinien rozumieć, myśleć o przyszłości Europy, który powinien być tym, który wraz z innymi buduje tę przyszłość. Ale Niemcy postanowili unicestwić Żydów, Polaków, inne nacje, które przeszkadzały im w realizacji tego planu. I znaleźli się sprawiedliwi, którzy właśnie dzięki miłości, bo wydaje się, że to była największa broń wówczas, w tamtym czasie, potrafili temu się sprzeciwstawić. Bardzo dużo poświęcili. Ginęły całe rodziny, ginęły na oczach rodziców dzieci.
byli wywożeni do obozów koncentracyjnych. Jeszcze z żoną przed ślubem. Ja urodziłam się w Oświęcimu. I zaznaliśmy życia w innych krajach. I od dziecka słyszałam opowieści moich bliskich, moich sąsiadów, moich nauczycieli, którzy opowiadali o tym, jak to było w czasie II wojny światowej, kiedy nad Oświęcimiem unosił się żółty, mający słodkawy kosmak dym. To znaczy, że ruszały krematoria. Kiedy moja babcia opowiadała mi, że jako młoda mężatka, mająca już wówczas dwoje małych dzieci, razem ze swoimi koleżankami postanowiły pójść zanieść żywność do Auschwitz. I opowiadała o tym strach. I o tym, że poszły, choć bardzo się bały. I takich opowieści było bardzo wiele. Czy wydaje się dzisiaj możliwe do ogarnięcia to, że takie fabryki śmierci, taka zagłada straszna, działa się tutaj, naprawdę głębsze na związki z jego mieszkańcami, to można się tu odnaleźć jak w każdym innym kraju. Dlaczego ludzie, którzy mieli swoje domy, swoje rodziny, swoje gospodarstwa, sklepy, prowadzili spokojne, normalne życie. Nagle powiedziano, nie będziecie już mieszkali tutaj, nie będziecie mieli prawa do życia. Getta, przemoc, obozy koncentracyjne. To wszystko wymyślono właśnie po to, by unicestwić ludzi, którzy chcieli tylko żyć. Mieli swoje marzenia, swoje miłości. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tę konferencję, za to miejsce, za te tablice, które tutaj przypominają o miłości i o nadziei, bo pamięć i nadzieja to splatające się ze sobą słowa, gdy wspominamy bohaterstwo naszych rodaków. Bez pamięci nie ma tożsamości, bez nadziei nie ma przyszłości. I ta konferencja dzisiejsza o tym przypomina i pokazuje też, jak wiele jeden człowiek jest w stanie zrobić dla drugiego. Potrzebna jest tylko właśnie miłość, nadzieja. I tej nadziei na przetrwanie nasi rodacy, Polacy, dawali bardzo wiele. Można przypominać i przywoływać setki nazwisk tych, którzy potrafili się przeciwstawić, którzy potrafili właśnie pokonać własny strach. Często mając świadomość tego, że przecież może to kosztować życie ich samych i ich rodziny. Różna to była pomoc, tak jak były różne możliwości. Tutaj już zostały przywołane setki świadectw. Mamy pewnie też dziesiątki nieopowiedzianych historii, których świat nigdy nie usłyszy, bo ci, którzy byli ich bohaterami, po prostu odeszli, zginęli, zmarli, nie zdążyli opowiedzieć tych swoich historii. Ale pomagając, ratując innych ludzi, ratując Żydów, pokazywali, że w tym strasznym czasie niemieckiej nawałnicy wojennej, tej machiny śmierci, uruchomionej właśnie przez Niemców, można zachować człowieczeństwo i to dało nadzieję i to dało nam wszystkim zwycięstwo. Można przytaczać wiele nazwisk, wiele historii. Może to być na przykład małżeństwo Augustynów, pani Józefa i pan Józef podczas okupacji w Przeżynach ukrywali 3 osoby żydowskiej narodowości, rodzinę Eliasza Haskela. Zostali za to zastrzeleni na podwórku swojego gospodarstwa. Rodzina Baranków z Siedlisk została rozstrzelana za ukrywanie rodziny Gottfriedów. Apolonia i Stanisław Gacoń za ukrywanie 10-letniej dziewczynki, która również została zamordowana przez Niemców. To tylko kilka przykładów.
pokazuje one, że w barbarzyńskich czasach Polacy zachowywali się dzielnie i przyzwoicie. Na chwalebnych kartach tej historii zapisał się również polski kościół. Księża, zakonnice, bracia zakonni udzielali schronienia na plebaniach, w klasztorach zgodnie z wyznawanym systemem wartości i wiarą. Wielkim aktem odwagi było na przykład zachęcanie wiernych do angażowania się w działania na rzecz ludności żydowskiej, czy wystawianie dokumentów, ukrywanie. Różne to były rodzaje pomocy, ale najważniejsze, że ta pomoc była. Nadzieja to słowo klucz do zrozumienia wydarzeń tamtych czasów. Nadzieja, gdyby jej nie było, czyny naszych rodaków zdawałoby się na nic. Nadzieja przekuwała była w wiarę, że kiedyś te bestialskie czasy będą miały swój kres, a życie ludzkie znowu będzie miało wartość. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. To cytat z Ewangelii świętego Jana. Jest dla mnie wielkim honorem, że mogę dzisiaj tutaj uczestniczyć w tym bardzo ważnym, przywołującym prawdę przedsięwzięciu, a przede wszystkim w konferencji, która ukazuje właśnie praktyczny wymiar tych słów, że nie ma większej miłości, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Chcę bardzo serdecznie podziękować organizatorom konferencji, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, Johnemu Danielsowi za uczczenie ofiar II wojny światowej, przede wszystkim Żydów, ale również tych, którzy z ofiarnością nieśli im ratunek. Dzięki takim inicjatywom jak ta konferencja świat może poznać swoich bohaterów, ale świat przede wszystkim poznaje prawdę. Prawdę o tym, że Żydzi i Polacy wspólnie razem mieszkali tutaj, w Polsce, nad Wisłą. Budowali polskie państwo, współpracowali, byli sąsiadami. A Polacy mogą wszystko żyło się im dobrze. Pewnie mieli swoje kłopoty, problemy, jak to zawsze. Czyli popierają jakby Hitler. Ale wreszcie przyszedł właśnie ten czas terroru. Niemiecka okupacja, niemiecka bestialska wojna, która chciała przede wszystkim zniszczyć nasze narody, nasze państwo, nasze wspólne państwo. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy braćmi. Dzisiaj musimy razem głośno mówić prawdę o tamtych czasach. Musimy mówić o bohaterskich Żydach i o bohaterskich Polakach. I to właśnie Polacy i Żydzi, Polska i Izrael, mamy w tej sprawie najwięcej do powiedzenia. Bo to jest nasza wspólna sprawa. To jest nasza wspólna nadzieja.